gdańskie kufry zaczynają świecić pustkami. Chyba pora się dowiedzieć, czy nie ma dla nas jakiej roboty po drugiej stronie pontaru. Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, Wiedźminie! Najpierw groźbami pieniądze wyłudzasz, a teraz z moim więźniem chcesz knuć? Nie ma mowy! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty. Znaczy, kręgosłup moralny pana Hansa z Cidaris jest dość giętki. Zaraz ty będziesz miał giętki kręgosłup. Morda w kubeł, mówię! Co to ja... A, jak zapłacisz, to go puszczę. Tylko, że dla ciebie mam specjalną stawkę. Oskubałeś mnie. To teraz ja oskubię ciebie. Niby jesteś słynnym najemnikiem, a zachowujesz się jak przekupa. Nic, tylko byś koronę liczył. Co? Nie będzie mnie byle mutant obrażać. Dowiodłem swojego męstwa pod Hagę, Dillingen, Brenną i... To było dawno temu i pewna nieprawda. Bo ty jesteś mocny tylko w gębie. To ci pojechał. Najpierw wyłudzasz ode mnie pieniądze, a teraz mnie jeszcze obrażasz. Odszczekaj to! Odszczekaj, sukinsynu! Jak zdołasz mnie pobić na pięści, to odszczekam. A jak nie, wypuścisz Quinto. Stoi? Stoi, kurwa! Chłopaki, zróbcie miejsce! Pokażę przy błędzie, co to znaczy zadrzeć z Hansem z Cidaris! Bretania! Dobrze! A teraz z drugiej strony udział za mną! Ciało, dobrze, a teraz z drugiej strony budowy! Dalej w las, tym gorzej. Dajesz, Geralt! Cześć, przeszła ci ochota? Geralt, uważaj! Oddział za mną! A teraz z drugiej strony mu dobra! Wiedziałem, że będziesz cienki, ale nie wiedziałem, że aż tak. Też jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. Morda! Morda obydwaj! Bierz go sobie, Wiedźminie. Niech was obu... Co? Ale jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Dalej w las tym gorzej. Teraz Radowicz spóźnił się z rządem i to cały tydzień. Proszę, próbuję nas dorżnąć. W sakiewce, którą dostałem, były fałszywe korony. Było ostatnie złoty mieśniane. Na ciebie dańskie kufry zaczynają świecić pustkami. Chyba pora się dowiedzieć, czy nie ma dla nas jakiej roboty po drugiej stronie. No już, już.
Lepiej było tę stodołę puścić z dymu. Wolę nie myśleć, co się stanie, jak rozwalą stodołę. No to zwróćmy pieniądze za bilety. Co ty chcesz zwracać? Wszystko wydaliśmy. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivii. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, a ty mów, czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Evelyn, błagam cię, nawet go nie znasz. Jak to? Przedstawił się, nie słyszałeś? Geralt z Rivii. Nie udawaj, że nie rozumiesz. Nie wiesz, czy można mu ufać. Nikomu nie można ufać. Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. Niech zgadnę. Jest potwór do ubicia. Gdzieś na pewno, ale nie tu. Mogę kontynuować, czy zgadujesz dalej? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. Evelyn, nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ja też nie, wyjdzie w praniu. No, Wiedźminie, jak będzie? No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Chodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. I trafiać. Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Bindudze. Wow! Co? Kiedy ja... Ciii, Geralt, łap za kuszę i do dzieła. Na co czekasz? Strzelaj! Nie mogę na to patrzeć. Powiedz, jak skończy. Prosto w całą cel, nie wiórcowi. Nie mogę na to patrzeć. Powiedz, jak... Wspaniałym numerem Geralta z Rivii kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia! Szkoda.
Szkoda, że ten pan nie strzelił w elfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Posłuchajmy. A ten Horst Borsody to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsody nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Posłuchajmy. Rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobi. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. O! Thank you.
musimy z ten kucharz. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Dobra, masz. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mrumru. Rozumiemy się? Akolia hrabiny Yvonne z Lan Exeter to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich, konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz na minę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Dobra. Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży. Równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. A, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Możemy zaczynać. Świetnie. Tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden.
ptaszyska. Znów wszystko w sprawie. Co? Już ja wam pokażę. Patron nawraca. Mamy minutę. Ruchy. Majitele, dobra matko, czuwaj nad nami. Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Racja. Teraz już nie możemy się wycofać. Co by się nie działo, trzeba przejść dalej. Święte słowa. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. Pożółkłe listy, przewiązane sznurkiem. To była prawdziwa miłość. Na razie czysto. Odpukać. Dobrze. Ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. Już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wzięła. Nie teraz. Musimy zejść do skarbca, jasne? Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Twoja stara pierze w rzece! Chodź! Chodź!
Złapcie go! Nie dajcie mu uciec! Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak. Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy. Raz. Dwa. Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. W takim razie podstawcie nam wóz. Jest środek nocy. Skąd ja ci teraz wytrzasnę wóz? Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! No masz rację. Łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? Zapraszam na dół. Skarbiec otwarty. To ma być wóz koronacyjny Radowida. Zaprzężony w dwie śnieżno-białe klacze. Myślisz, że to są żarty? A ty? A nie! Nie! Obaj macie rację! To nie są żarty! Chcę, żebyśmy się dogadali. Żeby nikomu nie stała się krzywda. Ale nie wymagaj ode mnie rzeczy niemożliwych! Drugi raz mi odmawiasz. Kiepska technika negocjacyjna. Widać, negocjacje to nie jest moja mocna strona, ani twoja. Do ataku! Oj, przedobrzyłeś. Yeah.
Świetna robota. Jestem Wiedźminem, nie negocjatorem. A gdzie Evelyn? Zwiała. Tym lepiej. Mniej osób do podziału łupów. Chodźmy, zanim zlecą się posiłki. Ten zamek, piękna robota. Dwie zasuwy sprężynowe, bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Raz kozi śmierć. Wszystkim, przynajmniej na razie. Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Są w skarbcu! Zamknęli się! A ty, gagatku! Zapłacicie za to! Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Poddajcie się! Nie macie szans! Nie wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopelat. No proszę. Im dalej w las, tym ciekawiej.
Jesteś nam chyba winny wyjaśnienia, Ewaldzie Borsodi. Jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu? Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny, a Horst mnie oszukał, wydziedziczył. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To cię nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Nie chcę się mieszać w rodzinne sprawy. To trzeba było nie włamywać się do mojego skarbca. Za późno na neutralność. Stań po mojej stronie, to obsypię cię złotem. Stań przeciw mnie, to zostaniesz tu na zawsze. Cóż, skoro tak stawiasz sprawę, to zostaje przy Ewaldzie. Mów za siebie. Ja się skuszę. Zapłacisz za to, Kwinto. Głową. Na nich! Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty. Wyrzucić się na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błagam, miej litość dla brata. Zrobię wszystko! Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać. Cokolwiek. Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz czelność prosić? Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivii, którego oszukałeś,
Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Oszukałeś mnie. A ty byłeś gotów zostawić mnie samego przeciw siepaczom Horsta. Więc jesteśmy kwita. Jeśli chcesz domu Maksymiliana, Wiedźminie, będziesz go musiał wziąć siłą. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jestem do twojej dyspozycji. Cholerne świeczki. Za chwilę wpadną Japończycy. Gdzie może być to ukryte przejście? Samo pole. Trzeba się stąd zmywać.